Rozpocznie się rewitalizacja bulwarów Czarnej Przemszy. To jest kolejny etap rewitalizacji bulwarów Czarnej Przemszy. Zmieni się nawierzchnia wszystkich alejek w parku, potocznie zwanym Parkiem za Kolorową. Będzie to nawierzchnia wykonana z kostki brukowej typu Holland. Zostaną usunięte również dwa biegi schodowe. Przepraszam, właściwie usunięty zostanie jeden bieg schodowy, zostanie za niego wykonany najazd, natomiast drugi bieg schodowy składający się z 9 schodów tuż przy liceum imienia Mili Plater zostanie przebudowany. Wiosną przyszłego roku zostaną wykonane nowe nasadzenia. Nasadzenia te wykona bezpośrednio sam ZUK Sosnowiec. Co jest warte podkreślenia, nie zostanie naruszone, wycięte żadne drzewo, żadna roślinność, także myślę, że to jest bardzo duży atut tej rewitalizacji. Nie chcieliśmy dużo zmieniać, chcieliśmy przede wszystkim dodać roślinność, chcieliśmy to ukwiecić, ale również chcieliśmy doprowadzić aleki do stanu, żeby się nikt nie potykał, nikt nie miał problemu z poruszaniem się po tym parku. Na pewno będą ławki, na pewno będą kosze, na pewno będą tablice edukacyjne, informacyjne w całym obszarze parku, a już patrząc na naszych, że tak powiem, braci mniejszych, pojawią się budki lęgowe, pojawią się domki dla owadów. Na stadionie AKS-u, czyli na kompleksie przy ulicy Orląt-Lwowskiej 70 w Sosnowcu, mamy dość spory wolny teren, który w ramach budżetu obywatelskiego zyskał poparcie mieszkańców i zostanie zagospodarowany tak, jak jego nazwa stanowi, czyli na mini park, od juniora do seniora. Ma służyć różnym grupom wiekowym, od tych najmłodszych poprzez osoby najstarsze. Powstaną alejki spacerowe, przy nich oczywiście ławki. Oprócz tego dla najmłodszych użytkowników trampoliny, piłkarzyki, stół do ping-ponga, dla osób starszych, no to myślę głównie ławki, możliwość pospacerowania po tym terenie. Dodatkowo postawimy również kilka leżaków. Projekt jest przewidziany w ten sposób, że będzie miał szerszy wymiar, ale no, te pozostałe etapy to prawdopodobnie przyszłość. Natomiast to, o czym powiedziałem, no to jest właśnie zakres tegoroczny, do tego dojdą jeszcze nasadzenia. Umowa przewiduje zakończenie w grudniu bieżącego roku. No czyli wszystko zależy od aury. No pewnie w grudniu, jako że zima, głównie mieszkańcy pospacerują. Dopiero tak naprawdę na wiosnę będą mogli w pełni korzystać z obiektu. Międzypokoleniowe miejsce spotkań, tym bardziej, że tak jak wspomniałam, ten obiekt cieszy się już od wielu edycji popularnością i zainteresowaniem mieszkańców. W tym roku znowuż zostały zgłoszone kolejne projekty na ten teren. Pierwszy to jakby jest kontynuacja aktualnie powstałego tego parku od juniora do seniora, a drugi został zgłoszony przez mieszkańców to projekt zadaszenia trybun, które są tam na stadionie. Na razie jesteśmy na etapie oceny projektów, jesienią głosowanie, a sami mieszkańcy wybiorą, co powstanie w przyszłym roku.